dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy, czyli bardzo, bardzo szybkie odcinki, które, no nie ukrywam, zupełnie mi nie leżą, bo tak jak zawsze mówiłem, ja wolę jednak takie typowo cieszyńskie czy tam wiślane odcinki, dziurawe, ze szczytami, z zakrętami ciasnymi. No tutaj na tym drugim odcinku, który mieliśmy okazję przejechać, masa drobnych problemów złożyła się na to, że musieliśmy na początku trochę wolniej i później dopiero szybciej, no ale praktycznie, no nie wiem, spędziliśmy może 25 sekund na odcince, może więcej, pokonując siódemkowe zakręty z maksymalną prędkością, co dla Hondy to jest, nie wiem, myślę, 165-170 na godzinę. No i nie ma gdzie w zasadzie szukać tego czasu. No bo jeden drobny błąd przy takiej prędkości to jest katastrofa, a też ta mała ilość zakrętów szybkich to jest po prostu brak możliwości zrobienia czegokolwiek. Czyli tylko odwaga tutaj jest praktycznie i no szybkie wychodzenie zakrętów się liczy. Jeszcze nie wiem, jakie są wyniki, ale jeżeli drugi, no to super, ale to też jest tak, że ja myślę, że po prostu chłopaki zaraz zaczną mega przyspieszać, bo są trzy przejazdy, więc mocno nas tam będą dużo szybsi, bo my zawsze od początku na pierwszych odcinkach szybko jedziemy, a później no dalej jedziemy tak samo, a oni dalej przyspieszają, więc to jest ten problem. Teraz jest zawsze ok, ale później jest już niedobrze. Zmienimy opony, będziemy próbować, no jest trochę zdradliwie, z miejscami bardzo, bardzo ślisko. Marta jest chora, kaszle, antybiotyki działają troszeczkę, no robimy co możemy.